bardzo wysokie noty za organizację lubińskiego turnieju badmintona. To najprawdopodobniej najlepiej zorganizowany turniej na tym poziomie zaawansowania. 23 pary obchodziły dziś jubileusz Złotych Godów. To, że Państwo żyjecie razem 50 lat, to pokazujecie, że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. 19 dzień września, Majka Groman, witam Państwa i zapraszam na informacje. To najlepiej zorganizowany turniej na tym poziomie, jaki widziałem, mówi Mark Filan z Badminton Europe na temat rozgrywek Polish International Championship 2013, które właśnie rozpoczęły się w Lublinie. Do udziału w drugiej edycji lubińskiego turnieju badmintona zgłosiło się ponad 190 zawodników z 24 krajów, w tym wielu reprezentantów państw azjatyckich, gdzie od lat ta dyscyplina sportu cieszy się dużą popularnością. Mecze rozgrywane są w hali przy lubińskiej 14. Do Lubina przyjechało ponad 190 badmintonistów. 50 reprezentuje polskie barwy, w tym 4 kadrowiczów. Reszta natomiast to zawodnicy z 23 krajów świata. Wielu to Europejczycy, jednak nie mogło zabraknąć przedstawicieli krajów azjatyckich, jak Tajwan, Indonezja czy Malezja. Najwięcej niespodzianek jak dotąd sprawił dojazd zawodników do Lubina. Bywają zabawne rzeczy tego typu, jak Tajwan wyśle swoją ekipę do Warszawy, jedną z Czech, i wsiedli do taksówki i poprosili do Lubina, żeby ich zawieźć. No ale okazało się, że taksówkarz był uczciwy i zaraz sprawę wybadał. No albo przypadek okradzionego w Holandii Indonezyjczyka, który w Poznaniu kupił bilet do Lublina, bo pani tak mu sprzedała, a potem okazało się, że ktoś dobry go wysadził, ale na jakimś polu. Potem ktoś dobry go znalazł, no i po 9 godzinach od pobytu w Polsce my go znaleźliśmy we Wrocławiu. No, najciekawsze, że chłopczyk ma 17 lat. Także troszeczkę mieliśmy, że tak powiem, może nie tyle paniki, ale co dużego współczucia. No to żal się zrobiło. Teraz jest maskotką turnieju, pierwszy mecz wygrał, zobaczymy, co będzie dalej. Jest to turniej na europejskim drugim poziomie zaawansowania, co oznacza, że skierowany jest do zawodników tak zwanej drugiej setki. Na turnieju na tym poziomie można zobaczyć grę wielu młodych zawodników, którzy będą się rozwijać i awansować do coraz wyżej rozstawionych rozgrywek. Turniej rozgrywany jest w 5 kategoriach – mężczyzn, kobiet, deblu męskim, żeńskim oraz mieszanym. Dziś odbywają się eliminacje, natomiast jutro rozpocznie się turniej główny, który zakończy się w niedzielę. Zawody odbywają się na 4 kortach w hali przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie. To najprawdopodobniej najlepiej zorganizowany turniej na tym poziomie zaawansowania, jaki widziałem. Ustawienie kortów na europejskim poziomie. Wszystko wygląda doskonale. Mam nadzieję, że ten turniej będzie się piął w górę na kolejne poziomy rywalizacji. Przyszłoroczna edycja tej badmintonowej imprezy ma zostać zorganizowana już w nowej hali widowiskowo-sportowej. Zaufanie, wyrozumiałość, ale także umiejętność wybaczania – to recepta na długi i udany związek. 23 pary z Lubina obchodziło dziś jubileusz Złotych Godów. Wieloletnie małżeństwa uhonorował prezydent Lubina Robert Raczyński. Były medale, listy gratulacyjne i prezenty. W Urzędzie Miejskim po raz kolejny odbyła się uroczystość Złotych Godów. Jubileusz świętowały 23 pary. My celowo robimy te uroczystości większe, dlatego że chcę powiedzieć wszystkim, szczególnie mieszkańcom Lubina i szczególnie tym najmłodszym, że dzisiaj społeczeństwo jest niecierpliwe, że młodzi ludzie nie potrafią związać się na całe życie, że jest im ciężko, że wybierają, boją się, że stracą coś, że coś im zniknie, coś ucieknie. Ale to, że Państwo żyjecie razem 50 lat, to pokazujecie, że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. Tak naprawdę najważniejszy jest te przez 50 lat, nie ten świat dookoła nas, ten błyszczący, świecący. Tak naprawdę najważniejszy jest drugi człowiek, ten najbliższy. Że młodzi ludzie jeżdżą po całym świecie i szukają nie wiadomo czego. A tak naprawdę ten największy skarb jest tu w domu, tak? W kuchni, w sypialni, przed telewizorem, razem siedzący, który na pewno nie ma łatwo, bo człowiek ma naturę taką, jaką ja mam, w związku z czym zdarzają mu się jakieś potknięcia, trochę nerwowych sytuacji, być może trochę błędów w życiu, ale po jakimś czasie to wszystko widzimy, że potrafimy to naprawić, tak? Ale wszystko wymaga cierpliwości i zaufania. Ja chciałem podziękować Państwu za to wzajemne zaufanie, bo to jest bardzo budujące. Ja się też stopniowo, mam nadzieję, zbliżam do tych 50 lat pożycia. W przyszłym roku będę miał 20-lecie i nie mogę się jego doczekać. Gratuluję Państwu. Przepis na to, jak przeżyć wspólnie pół wieku, wydaje się być całkiem prosty. Trochę się pokłócić przede wszystkim, bo tak to by, nie wiem, czy by się wytrzymało z nudów teraz właśnie. Trochę wzajemne zaufanie i
można wytrzymać. Trzeba jedno drugiemu wybaczać, bo są różne przecież w życiu, ale bez tego, bez wybaczania, bez nie ma takiego długiego życia. Do szczęścia potrzebna jest jeszcze rodzina. Syn jest na stanowisku i córka też. Dobrze, wnuki, mamy czworo wnuków, wszystkie studiują, także jesteśmy szczęśliwi. By się nie nudzić, ważne też jest hobby, czasem wspólne, a czasem po prostu akceptowane przez drugą osobę pasja. Mąż kiedyś czynny zawodnik Zagłębia. Dolnego Śląska. W ogóle. Piłka nożna i różnych LZS-ów. Potem była piłka ręczna męża, kobiet, ale też jako kierownik drużyny. No dzisiaj Zagłębie w Ekstralidze gra, nie? No, ja kibicuję mecze, czy w telewizji, czy chodzimy często też tutaj, no. Ale w zespołach kabaretowych występowałaś na początku. Ale kiedy to było? Mimo że od ślubu minęło pół wieku, wiele osób pamięta ten dzień doskonale. To było piękne słońce w drugi dzień świąt 62 roku. Słońce świeciło i śnieżek malutki padał. Ja mówię, to będzie szczęśliwe życie. Podobnie jak wspomnienia pierwszego spotkania. Na wiosce w Grębocicach taki okrągły stół, krzesełka, takie trochę wywrotne. Pamięta pod tą ścianą? No. I ja tak się tak zaczęłam bujać, tak na tym krzesełku. I wywróciła do góry i oto. Właśnie. Takie było zapoznanie dogłębne. To już mówię, będziemy małżeństwem. Dla złotych par wystąpił zespół Hosadyna od Lubina. Kolejne piosenki wykonywane przez lubińskich seniorów poruszyły nie tylko serca, ale i ciała jubilatów. I tak oto sala konferencyjna lubińskiego magistratu zamieniła się w salę taneczną. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu po raz kolejny w Lubinie odbędzie się rajd rowerowy. Ulicami miasta na jednośladach przejadą mieszkańcy, którzy chcą wspólnie propagować proekologiczne postawy. Organizatorzy przygotowali dla uczestników masę atrakcji i nagród rzeczowych. Po raz kolejny Lubin przyłączył się do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W najbliższą sobotę 21 września na ulicach miasta odbędzie się zwykły, niezwykły przejazd rowerowy. Jak zwykle zaczynamy z placu sportowego za dworcem PKS. Tam o 13.30 oczekujemy na wszystkich chętnych i tam formuje się kolumna, która przejedzie później przez miasto. Przejazd będzie pilotowany i zabezpieczony przez policję. W rajdzie mogą więc uczestniczyć nawet dzieci na małych rowerkach. Organizatorzy czekają na wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie promować zdrowy tryb życia i dbałość o środowisko naturalne. Każdy, kto ma rower i chciałby się przejechać, chciałby pokazać, że jeździ rowerem, że propaguje ten sposób transportu, jest przez nas serdecznie zapraszany. Dla uczestników rajdu przewidziano mnóstwo atrakcji i nagród. 22 września w niedzielę natomiast, kiedy przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, bezpłatnie będzie można korzystać z wszystkich linii autobusowych na terenie miasta. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.